Mało znana ciekawostka. Polski Instytut Sztuki Filmowej zadecydował nad produkcją remake filmu Killerów 2 w 2016 roku. Miał on być odnowioną wersją z powracającymi aktorami, takimi jak Cezary Pazura jako Jurek Killer oraz José Arcadio Morales, Jan Rzewiński jako Siara czy Jerzy Sztur jako Ryba. Projekt po raz pierwszy napisano w 2001 roku i chciało go opchnąć jakiemuś dość respektowanemu studiu, najlepiej znowu z Machulskim za sterami jako sequel. Ale nie wiadomo było, jak sequel zrobić, to projekt porzucono. W 2008 usłyszano ponownie o projekcie, w wywiadzie, gdzie jeden z prezesów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej powiedział, że planują zrobić remake pod nazwą Dwóch Killerów. Głównie o tym filmie dyskutowano na Grono.net, którego już nie uświadczymy, dlatego informacje przepadły. 2 lata później podobno był już napisany scenariusz, ale tutaj nie mam za bardzo informacji. W 2016 jednak produkcja ruszyła, a reżyserem był nadal pan Machulski. Film robiono dość długo, a w zasadzie najpierw przerobiono scenariusz. Machulski musiał go poprawiać kilkanaście razy, a za każdym razem otrzymał te same uwagi od gości z instytutu. Bardziej młodzieżowo. Musi być bardziej młodzieżowo. Robota była ciężka, w końcu trzeba było zatrudnić dodatkowych scenarzystów, a pomimo tego, że zawsze otrzymywali to samo. Bardziej młodzieżowo. Musi być bardziej młodzieżowo. Musimy być bardziej na czasie. Wielu scenarzystów odeszło, ponieważ zgłaszało przemęczenie i brak snu, które skutkowały problemami zdrowotnymi. Sam pan Machulski w maju 2007 skomentował to jako najgorszą mękę, jaką przeżył. Zatrudniono do pracy nad scenariuszem jeszcze konsultanta z firmy Rudzki i Spółka w Poznaniu, ale to totalnie nic nie dawało i filmowcy otrzymywali cały czas podobne notatki. Bardziej młodzieżowy. Film musi być bardziej młodzieżowy. Zmiany były dość drastyczne. Sam Jurek Killer zmienił odrobinę swój charakter. Dano mu różne powiedzonka oraz usunięto parę tekstów, które były zbyt nierealistyczne według tych z instytutu. Podobnie Siara, co było dość kontrowersyjne, stracił brodę i stał się raczej nie szefem mafii, a czymś w stylu ulicznego gangola z Pitbulla, który zwykle nosił zieloną koszulkę z paskami. Postać Wąskiego planowano wyeliminować i zastąpić jakimś 16-letnim chłopaczkiem o roboczym imieniu Tomek, żeby widownia mogła się z nim utożsamić. Poza tym kazano pozmieniać wiele dialogów i tyle, ale ponownie studio Zebra otrzymało tą samą odpowiedź. Bardziej młodzieżowo. Musi być bardziej młodzieżowo. Pan Władysław K. z Rudzkiego siedział przy tym bardziej młodzieżowym skrypcie paręnaście dni, aż w końcu wpadł na to. Eureka, no tak, bardziej młodzieżowo. Władziu, czemu ty nie wpadłeś na to wcześniej? Tyle roboty, a wszystko czego potrzebowałeś to młodzieżowość. Nadano filmowi młodzieżowość. Film musiał zostać pokonany w formie storyboardu z tymczasowym dubbingiem, gdyż czas naglił i trzeba było pokazać poszczególne sceny aktorom i technikom. Na początku było w miarę normalnie i film niczym się nie różnił poza zmienionym charakterem Killera oraz Siary, który wraz z Tomkiem chciał go zlikwidować, do czego wynajął Szakala. Szarak w tej wersji przywitał się mówiąc elo. Film prowadził się normalnie bez zmian, do czasu aż nie pojawił się José Arcadio Morales. W tej wersji nie pojawił się spadając z samolotu, a latając na parę lodni i palił 4 papierosy naraz. Siara zaczął poruszać się na hoverboardzie. Najpierw kilka osób myślało, że po prostu nie animowano mu nóg. Według jednego z dźwiękowców w pewnym momencie miała być scena, gdzie Jose wydar się sztos, Siara, idziemy najebać temu przegrywowi. Raz było tak, że killer miał 2 tablety i puszczał na nich Despacito i dubował w dziwny sposób. Wycięto scenę, gdzie Siarze kazano mówić, kto jest debeściakiem. Zamiast tego samochody podjechały do pizzerii. Tam Siara został wrzucony do dołu z piłeczkami. Jakiś cowboy, trzymający w ustach cygaro, przypominający nieco papę Teksasa z filmu Poszukiwani Rodzice, ryknął SMARTFON! I wbił Siarze w oczy palce. Wtedy na ekranie pojawiła się twarz Cezarego Pazury i to nie rysunek, a jego prawdziwa twarz. Zaczął pisać słowo śmieszne memy na ekranie, a potem powtarzał SZTOS! 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 EMOJI! I jakiś kurwa żółty szlam zaczął wypływać z ekranu. Wtedy podobno w studiu padły korki. Kiedy naprawiono światło, okazało się, że na filmie było napisane śmieszne memy. Goście z instytutu wyszli. Machulski podobno podszedł do jednego z nich i powiedział coś w stylu: ty panie, o co kurwa chodziło z tym pazurem? A ten mu odpowiedział: dokładnie to, co chcieliśmy.